Żywy płomień, 12 listopada 2024 rok. Matka Boża, kocham Was bardzo mocno, o moje kochane dziadeczki, dlatego podejmuję liczne starania o ratunek Waszych dusz, idących bez oporu do czeluści piekła. Ja walczę o Was, o każdą duszę, lecz nie pomogę Wam, jeżeli to Wy sami mi na to nie pozwolicie. Nikt wam nie pomoże, jeżeli sami nie poprosicie o pomoc. Każdy człowiek ma wolną wolę i to ona blokuje Boże i moje działanie. Coraz mniej osób chce słuchać Boga i mnie, wypełniać to, o co prosimy, a śmiało realizuje to, co podpowiada mu ojciec kłamstwa. Zechciejcie być z Bogiem, wzywajcie Boga i mnie na pomoc, a ta pomoc przybędzie, choć nie zawsze od razu. Jak sami widzicie, sytuacja na świecie nie jest klarowna. Szatan nie śpi, lecz namawia pojedynczych ludzi i całe narody do tego, aby szli jego drogą, realizowali jego wolę. Niestety większość ludzi trwa w grzechu. W ogóle się nie modli, nie pości, nie umartwia się. A bez tego nie dostrzega mowy szatana, bierze jego podpowiedzi za swoje własne, pozornie dobre pomysły. Ludzie tracą sens życia, żyją bez Boga, bez oporów korzystają z demonicznych podpowiedzi i wcielają je w życie. Z woli Bożej wybory prezydenckie w USA wygrał Donald Trump. Trójca Święta przy jego pomocy znacznie utrudni działanie żydowskiej masonerii, która będzie robiła co zdoła, aby zamordować tego człowieka. Zechciejcie się za niego modlić, aby uniemożliwić realizację planów piekła. Choć wielu bożych proroków zapowiadało wiele groźnych wydarzeń i kataklizmów, to ostatecznie Bóg Ojciec ma decydujący głos, co się wydarzy. Siły zła będą chciały wywołać nowe konflikty, będą chciały zniszczyć USA i jej gospodarkę, a co za tym idzie, wywołać światowy kryzys gospodarczy. Polacy, Trójca Święta uważnie Was słucha, słyszy Wasze jęki, wołania, modlitwy wielu ludzi, przyjmuje ich ofiary, dlatego też za niedługo przeprowadzi swoją wolę. Sytuacja na świecie rozwinie się dynamicznie, a prośba żywego płomienia o maksymalne przyspieszenie czasu została wysłuchana. W wielu krajach nastąpi roszada w rządach, a sen zatracenia antychryst jest bardzo zły, że nie wszystko poszło po jego myśli. Zechciejcie się modlić, pościć, składać Bogu swoje ofiary przeze mnie, aby można było uczynić to, co chce dla Was Trójca Święta i ja. Jeszcze trochę Polska pocierpi, lecz Trójca Święta nie będzie tego przeciągać w nieskończoność. Niebawem zmieni się sytuacja na Ukrainie. Pycha jej przywódców zostanie ukarana, a oni sami zmuszeni będą do znacznych ustępstw. Żydowska masoneria wykorzystuje zapędy Ukraińców do tego, aby zawładnęli połową Polski. Zechcą uruchomić swoje bojówki, które mają dokonać na Polakach kolejnej rzezi. Ja, jako królowa korony Polski, stanę w obronie Polaków, uczynię kolejny cud. Zechciecie modlić się i pościć za Bergoglio, bo chcę obsadzić na tronie Piotrowym syna zatracenia, antychrysta. On chce wprowadzić w życie Kościoła Świętego kolejne herezje. Lecz wy zechciejcie modlić się za niego, aby się nawrócił. Anioł Świętej Bożej Sprawiedliwości stoi już w pogotowiu, aby na wyraźny rozkaz Boga Ojca zabrać go z ziemi żyjących.
To jest pewne, a jeżeli się nie nawróci, może pójść na miejsce wiecznie trwającej pokuty, jeziora ognia i siarki, do czeluści piekła. Nie martwcie się, wierne Bogu i mnie, dzieci Boże. Wasz trud, wasz wysiłek nie pójdzie na marne. Wszystko jest zbierane do Bożego skarbca. Gdy przyjdzie właściwy czas, to ja sama wykorzystam te zasoby, by ostatecznie pokonać całe piekło, wdrożyć Boże i moje zwycięstwo. Szatan chce zniszczyć Polskę, skasować wszystkich Polaków, a słudzy szatana robią wszystko, co zdołają, aby zdemontować to, co zostało jeszcze nierozgrabione, a ludzi sztucznie uśmiercić zastrzykiem śmierci. Lucyfer chce śmierci katolików, ci, którzy rządzą Kościołem Świętym w Watykanie. W swojej większości służą masonerii i synowi zatracenia, antychrystowi. Zechciejcie się modlić i pościć za tych biskupów i kardynałów, aby się nawrócili, bo działanie świętej Bożej sprawiedliwości już niedługo zakończy ich życie. Jeżeli się nie nawrócą, to już po sprawiedliwym sądzie Bożym spadną na dno piekielnej czeluści, nim ostatecznie będzie działać ręka świętej Bożej sprawiedliwości. Zarządzę oświetlenie sumień światłem świętej Bożej sprawiedliwości. W tym czasie cała ludzkość będzie mieć tylko kilka tygodni na opamiętanie się, na nawrócenie się. Wielu nie wytrzyma widoku tego, co ujrzy, i serce ich się zatrzyma. Większość z tych ludzi zdąży uczynić niezbędny akt żalu, doskonałego, co uratuje ich wieczność. Niestety spora część ludzi po chwilowym szoku ocknie się, a gdy demony powrócą do ludzi, zaczną ponownie działać. Ci z atencją powrócą do demona, pod jego władanie ci przyjmą znamie bestii, chip. Po tym fakcie staną się łupem szatana bez możliwości ratunku. Nie módlcie się za ludzi oznaczonych znamieniem bestii, bo oni za życia otrzymali wyrok wiecznego potępienia. Tych ludzi użyje syn zatracenia, antychryst, do tego, aby w jego imieniu podjęli rzeź nawróconych, wiernych Bogu. To w tym czasie będą uśmiercać wiernych Bogu, idący na śmierć za wiarę. Niech się nie boją, bo pomimo obciążenia ich grzechami, ich śmierć zmarzy ich grzechy, a mój boski Syn, Jezus Chrystus, przyjmie ich po drugiej stronie z otwartymi ramionami. Większość wydarzeń zrealizuje się w następnych kilku latach. Pomogę ocalić prawie wszystkie domy i miejsca modlitwy. To one będą bastionami, w których przetrwa Kościół mojego boskiego Syna. Kochane dzieci światłości, miłe mojemu świętemu, macierzyńskiemu sercu, tak bardzo was kocham, tak bardzo miłuję i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham was niezmiernie mocno, o moje umiłowane ciateczki. Gotowa jestem do daleko idących dla was poświęceń. Im więcej się trudzę, im więcej wkładam mojego trudu i wysiłku w walkę o wasze dusze, wasze wiecznie trwające zbawienie, tym intensywniej pomnaża się chwała Boża poprzez osoby powracające do Boga, do wiecznego zbawienia. Pragnę wam teraz uświadomić, że strata na wieczność na rzecz piekła każdej duszy to ogromna strata.
po śmierci człowieka, gdy zapadnie już wyrok Bożej sprawiedliwości. W tym momencie jest już za późno na ratunek dla duszy, która świadomie wybrała wieczne potępienie i dobrowolnie się potępiła, dokonując takich, a nie innych świadomych wyborów. Od wielu lat Trójca Święta i ja prosimy Was o pomoc, bo tylko Wy możecie wyrwać piekło z gardzieli tych, co zmierzają do niego na wieczne potępienie, choć niektóre osoby, im więcej trosk i starań podejmujecie, tym więcej dusz zagrożonych wiecznym potępieniem uratujecie. Tak bardzo mi na tym zależy, aby uratować jak najwięcej biednych, zatwardziałych grzeszników. Kochani Polacy, drodzy moi poddani, w Was jest moja nadzieja. Na Was najbardziej liczę, bo poza nielicznymi wyjątkami, tylko Wy zostaliście wiernymi Bogu i mnie. Szatan wytoczył przeciwko Wam ciężkie działania. Trwa wielka walka o Wasze dusze, a zwłaszcza o dusze polskich kapłanów i biskupów. Demon wykorzystał odpowiednią chwilę i nakazał swoim sługom z hierarchii Kościoła Świętego wydanie nakazu Komunii Świętej na rękę, na stojąco. Wielu z Was się temu poddało, dokonując liczne świętokradztwa za świętokradztwem, dopuszczając do takiej sytuacji. Po raz kolejny uświadamiam Was, że za te czyny, za niegodne przyjmowanie Komunii Świętej, będziecie musieli odpokutować w czyśćcu odpowiednio ciężkim cierpieniem. Bardzo Was proszę o polscy biskupi i kardynałowie, abyście nie wcielali w życie rozkazów i wytycznych masonerii kościelnej, abyście się sami nawrócili, opamiętali, zaczynając odwrotny proces niż ten, który obecnie wcielacie w życie. Tylko od Was, od tego, co postanowicie, zależy, co Was czeka. Nie jest jeszcze za późno. Zauważcie, jak bardzo upadają Polacy w brud grzechowy, zupełnie bez jakiegokolwiek opamiętania. Bardzo ciężko grzeszą moi umiłowani kapłani i hierarchia. Trójca Święta i ja bardzo chcemy Wam pomóc, lecz coraz więcej Polaków odwraca się od Boga. Coraz mniej z Was Go słucha. Wpadacie w mantię pułapek demona, spełniając o wiele chętnie Jego przeklętą wolę, aniżeli Bożą. Czas ostrzeżenia nieco się oddalił. Tylko Wasze modlitwy, posty, pokuta, a także Wasze ofiary będą mogły złagodzić oświetlenie sumień światłem świętej Bożej sprawiedliwości. Trójca Święta i ja dajemy Wam szansę i okazję do podjęcia walki i wszystkich możliwych starań dla dobra Waszych dusz, a także dla dobra Waszego zbawienia wiecznego i zbawienia tych, którym zdołacie pomóc. Prawdą jest, że jesteście nowym narodem wybranym, a Wasze wybraństwo nie jest bezpodstawne. Jako naród wywodzicie się z jednej z odnóg potomstwa, Abrahama. Szatan doskonale wie o tym, dlatego Was tak bardzo nienawidzi i naciska, bo chce Was wszystkich przesiać i dlatego Polska i Polacy są tak bardzo prześladowani, o wiele bardziej niż inne narody na ziemi. W tym miejscu podobni jesteście do Izraela, krnąbrni, oporni. O wiele za łatwo poddajecie się presji, działania złego ducha. Jesteście teraz testowani i oczyszczani. Czy chcecie, aby Trójca Święta włączyła wyższy poziom waszego oczyszczenia? Jeżeli jako naród się nie opamiętacie,
jeżeli nie przestaniecie grzeszyć, to ponownie zostaniecie oczyszczeni, tym razem także przez przelaną waszą krew. Jeżeli i to was nie nawróci, nie obudzi, nie otrzeźwi, to zostaniecie zdziesiątkowani i zostanie was jedynie 20%, nie licząc Polaków za granicą. Także większość narodów Europy będzie zdziesiątkowana, a jeżeli się nie nawrócą, mogą zniknąć z powierzchni ziemi liczne kraje i narody, zwłaszcza te pyszne i butne. Ja pragnę, abyście się czym prędzej ocknęli z uśpienia, z letargu demona. Nawróćcie się, pokutujcie, bo chcę, abyście przeżyli i pomogli się zbawić reszcie świata. Trójca Święta i ja pragniemy, abyście to wy wprowadzili pozostałe narody do nowej ery i w niej przewodzili. Znacznie się zmieni podczas nadchodzących wydarzeń geografia świata, a mapy będą musiały być drukowane od nowa. Kocham was, moje skarby, i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Tak bardzo was kocham, o moje umiłowane, słodkie dzieci światłości, i z miłością przytulam do wnętrza mojego macierzyńskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryja.